Witam was, moi mili. Chciałem dzisiaj pogadać o rajdach. Będzie to raczej luźna pogadanka, a nie żaden poradnik, więc w tle prawdopodobnie wrzucę jakiś weterański rajd. Ale nie jest to żaden scorerun, ani nic takiego wybitnego, czy można by było się chwalić, czy coś. Mnóstwo tam moich wipe'ów, więc jeżeli chcecie, to możecie odpalić sobie ESO albo coś innego i posłuchać w tle tego, co chciałem przekazać. No więc rajdy. Wiecie, zaczynając swoją przygodę z MMO, zawsze stawiam sobie jakiś cel, coś takiego, co chcę robić. Do czego chciałbym dążyć, coś, co będzie mnie satysfakcjonowało na przysłowiowym endgame'ie i pozwoli mi trzymać się dalej tego tytułu. Wydaje mi się, że chyba każdy sobie stawia taki cel, grając w MMO. Bardzo możliwe, że ktoś sobie obierze za cel PvP, bo lubi i będzie się tego trzymał. Ktoś inny stwierdzi, że chce eksplorować i wyczyścić każdą mapkę. Jeszcze inna osoba uzna, że skoro przeszła Skyrim, to i porobi sobie questy w ESO i okej. A i pewnie znajdzie się garstka osób, która nie stawia sobie żadnego celu, pogra trochę i przesiądzie się na coś innego. I też okej, nie ma w tym nic złego. Ja jednak za cel obrałem sobie rajdy. ESO nazywane są trialami. Ja tak mam, że w MMO lubię robić sobie jakieś instancje, dungeony, czy właśnie rajdować z innymi osobami. Na pewno większość z was to zna. Zaczyna się od szykowania postaci, zbieranie jakiegoś tam śmieciowego ekwipunku, byle żeby może było iść na ten pierwszy rajd. Potem zbieranie kus tego rajdu, potem wychodzi nowy rajd i znowu próby zrobienia go, potem zbieranie jeszcze lepszego ekwipunku, farma itd., itd. Tak często to wygląda w większości tytułów. I myślę, że mogę już co nieco powiedzieć, jak wygląda rajdowanie w ESO z perspektywy kogoś, kto już trochę godzin spędził przy tym tytule. Czytałem kiedyś ciekawy komentarz gdzieś w internecie, nie pamiętam gdzie. Pewnie to było na jakimś forum, na pewno była to polska stronka. Ogólnie to dużo czytam komentarzy o ESO, ale rzadko pozwalam sobie na dyskusję. Wracając do tego komentarza, nie pamiętam niku tej osoby i chyba to mało istotne, ale napisała coś mniej więcej w stylu, że w ESO nie ma endgame'u, że rajdy są, ale zrobisz je parę razy i więcej nie ma to sensu. I w sumie ESO to taki single player z opcjonalnym multiplayerem i w ogóle nie trzeba z nikim tam grać. No to sobie myślę, spoko, każdy ma prawo do własnej oceny. Ale wiem, że taka osoba po prostu albo się odbiła od tego tytułu, albo nie postawiła sobie żadnego celu. I nie mówię tego dlatego, bo posiadałem wszystkie rozumy i wiem najlepiej. Mówię to dlatego, bo wiem, co rajdy w ESO mają do zaoferowania. Znacząco różnią się od innych MMO, to na pewno. A właściwie to konstrukcja ESO znacząco się różni, a co za tym idzie, sens rajdowania. Tutaj nie ma podnoszenia poziomów ekwipunku w każdym nowym rajdzie, a mimo to ten ekwipunek się zbiera, bo często podnosi DPS albo daje jakieś inne dobre korzyści dla grupy. Tylko co mamy zrobić wtedy, kiedy już uzbieramy te wszystkie sety? Powiem wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Skupiamy się teraz tylko na trialach albo dungeonach, bo to był mój cel. Tak chciałem spędzać czas w grze. Pierwsze oczywiście były jakieś dungeony na normalu, kompletowanie ekwipunku, byle jakiego, ważne żeby był. Potem doszły jakieś triale na normalu i tak się biegało długi czas i zbierało lepsze sety, trochę expiło postać. Potem doszły dungeony na weteranie. Miałem jakieś tam 300 CP, głównie to były jakieś dungeony z podstawki, bo były proste. Potem zaczęły się plaże z DLC i tu zaczynają się pierwsze schody, bo początkujący gracze najczęściej nie mają pojęcia o mechanikach bossów, a te są czasami naprawdę trudne. Ktoś tam zawsze musiał wytłumaczyć, o co chodzi, po kilku próbach albo się udawało zrobić takiego pledża z hardmodem, albo grupa się rozsypywała, albo robiła go bez hardmoda. Ale z czasem to nie wystarczało, moje cepeki rosły, chciałem robić coś więcej, no więc ogłaszałem się na strefach, że szukam drużyny na weterańskie triale. Oczywiście w grę wchodziły tylko te kraglornowe, o ich trudnej wersji można było jedynie pomarzyć, bo nie było szans, żadna randomowa grupa nie była w stanie pyknąć hardmoda w tamtych czasach, a było to mniej więcej wtedy, kiedy Vimol wyszedł, czyli jeden z najtrudniejszych triali w ESO. I tak długi czas sobie biegałem randomowo, tu pledża się zrobiło, tu się jakąś grupę znalazło na triala, czasem jakaś grupa się złożyła w polskiej gildii, w której byłem i tak się robiło jakieś triale na wecie. I tu uważam jest taki punkt zwrotny, bo jeżeli bym się zatrzymał tylko na takiej formie rajdowania, to prawdopodobnie bym się znudził, bo to w kółko jedno i to samo. W końcu zdobywasz EQ, robisz je na złoto i wszystko masz i stwierdzasz, że nie ma sensu więcej biegać. W rezultacie można odstawić tytuł, bo nudno, nie ma dalszego celu grania. Przynajmniej według mojego punktu widzenia.
No, ja miałem cel, chciałem robić sobie coraz trudniejsze rzeczy niż pledże i weterańskie triale, więc trzeba było sobie znaleźć jakąś gildię, która poważnie się tym zajmuje i chce progresować. Wiecie, na przykład zamiast robić triala w godzinę, zrobić go w 20 minut i zdobyć achievement speedruna, albo ćwiczyć last bossy w trybie trudnym dla samych achievementów i punktów na serwerowym rankingu, albo zrobić Wimola na weteranie, który był na początku jednym wielkim cmentarzyskiem, szczególnie na drugim bossie. Tutaj pozdrawiam chłopaków z Vitality Bonus Decreased, z którymi spędziłem tam wiele wieczornych godzin, ale z czasem i treningiem robiliśmy to coraz sprawniej i szybciej, więc wiele się tam nauczyłem przy okazji. Potem zaczynałem składać aplikacje na stronkach semi-hardkorowej gildii, aby mnie przyjęli i dali szansę rajdować i robić jeszcze trudniejsze rzeczy i achievementy. I tak w sumie rajduję sobie teraz do tej pory, no może z pewnymi przerwami. No i w sumie to jest to, co chciałbym powiedzieć każdemu. Postawić sobie jakiś cel, do którego będziecie dążyć, mieć jakieś oczekiwania i cisnąć. Sięgać po więcej i sprawdzać się w coraz trudniejszych rzeczach, bo uwierzcie mi, endgame w ESO ma znacznie więcej do zaoferowania niż bieg po ekwipunek. I tak zastanawiając się nad tym komentarzem o endgame'ie, o którym wcześniej wspominałem, dochodzę do wniosku, że rajdowanie w ESO ma takie dwie twarze, dwie odsłony. Pierwsza to taka zewnętrzna maska, gdzie biega się po podstawowych trialach i zbiera ekwipunek, a druga kryje się pod nią i opiera właśnie na robieniu najtrudniejszych achievów, zdobywaniu skinów, tytułów i do tego dochodzą treningi z grupą, aby rywalizować z innymi grupami na punkty. No, także to jest to, co chciałem powiedzieć o rajdowaniu na endgame'ie. Mam nadzieję, że może kogoś zachęcę do czegoś więcej niż zbieranie ekwipunku na rajdach, bo uwierzcie mi, że to mega satysfakcjonujące uczucie dla całej grupy, kiedy uda wam się zrobić jakiś achievement, nad którym pracowaliście na przykład miesiąc, kilka dni w tygodniu, po 2-3 godziny. Także życzę powodzenia i trzymam za was kciuki, aby sięgać po coraz trudniejsze cele. Pozdrawiam, hej!